ten mini domek, chateczka, chatynka Baby Jagi na Łęczowie to Muzeum Stefana Żeromskiego. Jego chatka na szczycie wzgórza. I tu zaczniemy sobie teraz poszukamy. Tak. I bardzo proszę, bierzemy sobie do rączki i jedziemy. Jedyneczka szuka pokoju. Dobrze, dziękuję. I come here, look at this fireplace. Nawet i pościel. Wszystko jest oryginalne, tak jak za życia. Look what number 4 on this wall is. Ręka. It's hand. Yeah, sticking up his finger. Number 4. Say some little hand. Ręka mumii egipskiej na drewnianym postumencie podarowana Żeromskiemu przez nieznaną osobę w 1905 z Egiptu. Mummy's hand. Egyptian. Wow. All it needs is its middle finger sticking up instead. Muzeum Bolesława Prusa. A czy to w tej chwili, bo to była ochronka imieniem Adasia Żeromskiego. Czyli to jest ochronka, którą Żeromski zafundował dla miasta. Tak. To chyba za mędzników, czy coś takiego. To aha. Za popioły. Aha. A to Prus tu nie mieszkał? Aha. Tylko muzeum jest po prostu Bolesława Prusa. No budynek pałac, piękny. Pałac pomarańczowy został sprzedany Cisowiance. Aha. W parku co jest, bo tam było muzeum, przenieśli muzeum. A. No nic, spróbujemy wejść do środka. To jest piękne. Jest to budynek, który nie może zostać sprzedany nikomu prywatnemu. Zawsze na użytek ma być pałaczowy. Tak jest Żeromski pisa... zaznaczył, tak? W testamencie, że nie wolno. Czyli na pożytek publiczny. Tak. Piękny. 1905 rok, tam jest data na tym. Panu się tutaj już mówi pan znudziło. No chwilę można patrzeć. Co?
czasami podziwu dla tych górek tutaj wszystkich, to musi być niezwykle ciężko w zimę jeździć. Znaczy dlatego kupiłem sobie samochód taki jak Państwa, tylko wersja starsza. Kia Sportage 4x4, ja sobie nie muszę odśnieżać. A, no widzi Pan. No nic, dziękuję. A co Pan tak stoi na deszczu? Bo czekam kolegę, mam mi flaszkę przywieźć po prostu. Aha, to zazdroszczę. To nie na deszczu. Bo pogoda taka jest, że nic innego się nie da. Tak jest. A tu pewnie też teraz poza sezonem żadnych atrakcji specjalnie nie ma w Nałęczowie. No już teraz tak, to w zasadzie się kończy jako takie na pokaz balonów. Aha. Chyba początek września. Września. I potem koniec. Ale jest tych balonów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Najgorzej mają psy, bo nie cierpią te psy. Balonów? Albo... Aha. Strasznie. Nic, idziemy, bo nas jeszcze potem nie wpuszczą. Miłego dnia. Dziękuję. Towarzystwo Postępowe, Towarzystwo Oświatowe Światło nie miało własnej pieniędzy. Żerowski z własnej kieszeni wydobył środki finansowe i właśnie zakonodając za dzień grzechu wybudował ochronkę z PPR-licza, nowoczesne, bezpłatne przedszkole dla dzieci z Nałęczowa okolic. To Żerowski. Natomiast do tej pory Muzeum Prusa mieściło się w Pałacu Małachowskim. Pałac Zuchy, że ktoś z Państwa spacerował po parku, pałac jest w tej generalnym remoncie. Koleżanki z Muzeum Żarowskiego, no zawsze po cenę starały się znaleźć siedzibę zastępcze. Udało się w tym sensie, że został udzielony ochronki. Coś pięknego. Jeżeli chodzi o ilość drewnianych willi, to jestem w raju po prostu tutaj, w tym Nałęczowie. Cudo. I studzienka. Bardzo ładnie. Zabytkowe podziemie pod drewnianą willą. Po prostu cudnie tu jest. Pusto. Mam nadzieję, że jedzenie będzie świeże. Wspaniały piec. Pierożki i medalion Wokulskiego. Pierożki z grzybakami.